Rywale wygrali tylko 7 razy, ale przed nami już wyścig młodzieżowców. Martin Waculik i Mateusz Szostek kontra Damian Celmer i Chris Holder. Waculik w kasku czerwonym, ale najszybciej ze startu zdecydowanie Chris Holder. Za jego plecami ustawiony na drugiej pozycji Martin Waculik. Trzeci jedzie junior Unibaxu Damian Celmer, Mateusz Szostek, który wskoczył do składu za Dawida Lamparta na ten mecz, zamyka stawkę wyścigu młodzieżowców, a więc rywale na 4-2 w biegu otwierającym zawody, choć Szostek teraz blisko szczęścia, ponowił atak w pierwszym wirażu, bo Chris Holder już odskoczył na dobre Martinowi Waculikowi, no praktycznie może być pewny 3 punktów. Jeszcze Mateusz Szostek stara się wyprzedzić Damiana Celmera. Teraz atak przy krawężniku, ale broni się rywal z Torunia z powodzeniem. A to już ostatni łuk pierwszego wyścigu. Chris Holder na linii mety, Martin Waculik drugi, Damian Celmer i Mateusz Szostek, a więc Torunianie pierwszy bieg wygrywają 4-2. Miejmy nadzieję, że w drugim starcie rzeszowianie zdołają się zrewanżować rywalom. Scott Nichols w kasku czerwonym i Roman Poważny w niebieskim. Torunianie to Hans Andersen, kask żółty, i Robert Kościecha, kask biały. Drugi wyścig. Został na starcie Scott Nichols. Poważny stara się zakładać rywali po zewnętrznej, ale Torunianie odjeżdżają na 2 pierwsze miejsca. Jeszcze ponowił atak Poważny w drugim wirażu. No nieźle, nieźle, ale czy to wystarczy, aby przejść choćby na drugie miejsce? Na razie nie, bronią się rywale, ale teraz świetnie Poważny wepchnął się między Hansa Andersena i Roberta Kościecha. Andersen spadł na moment na 3 miejsce, ale rewanżuje się natychmiast Romanowi. Ten z kolei nie popuszcza przy wyjściu z drugiego wirażu. Ponownie jest drugi Andersen, aż pojechał mocno po trawie. Teraz Scott Nichols zaczął naciskać Hansa Andersena, no a Roman Poważny ma wreszcie chwilę oddechu. No ciekawa rywalizacja w drugim wyścigu. Kościecha, później Roman Poważny i Scott Nichols atakujący Hansa Andersena. Czy z powodzeniem? Jeszcze niestety nie, ale może w kolejnym łuku. Jeszcze kilkadziesiąt metrów zostało do linii mety. Kościecha, Poważny i Nichols niestety za plecami Hansa Andersena, więc drugi bieg także dla rywali, oni wygrywają 4-2. W trzecim wyścigu ze strony gospodarzy pojadą Dawid Stachyra w kasku czerwonym i Davy Watt w niebieskim. Ich rywale Ryan Sullivan, kask żółty, i Karol Zombik, kask biały. Rzeszowianie przegrywają 4-8. Myślę, że liczymy przede wszystkim na dobry występ Dawida Stachyry. On w sobotnim finale indywidualnych Mistrzostw Polski jechał prawie z pozycji rezerwowego. W 2 biegach zdobył 4 punkty, a więc całkiem niezły rezultat. Zwłaszcza, że 1 bieg rozstrzygnął na swoją korzyść. No i teraz Dawid Stachyra szybki ze startu. Zdecydowanie przed 2 Torunia. Na tam błąd Sullivana wykorzystuje Watt, ale Sullivan natychmiast atakuje w drugim wirażu po zewnętrznej, no i z 4 pozycji wychodzi na 2 miejsce, także przed swego partnera z drużyny, przed Karola Zombika. Dawid Stachyra, no już musi uważać, bo Sullivan przemknął obok niego niczym pociąg ekspresowy i zawodnik Unibaxu na 1. miejscu. Dawid Stachyra jedzie 2, Karol Zombik 3, Davy Watt zamyka stawkę tego wyścigu. Watt blisko Zombika, próbuje atakować przed momentem w 1. wirażu przy krawężniku. Teraz pojechał na zewnętrzną, ale niestety bez powodzenia. Ryan Sullivan już daleko uciekł tej trójce zawodników walczących o pozycję od 2 do 4. Wciąż po 2 punkty do mety pędzi Dawid Stachyra i wciąż Davy Watt nie może pokusić się o udany atak na 3. miejsce. I tak niestety zostało do końca, więc 3. kolejny start, Torunianie wygrywają 4-2. W pierwszych swoich startach nie zachwycili Scott Nichols i Davy Watt. Ciekawe, jak teraz spisze się
w drużynie Marmy Matej Żagar, on jedzie w kasku czerwonym. Jego partnerem jest Martin Waculik, kask niebieski, a rywale Wiesław Jagłoś, kask żółty i Chris Holder, kask biały. To najszybciej ze startu, chyba jednak torunianie, Jagłoś i Holder. Wywieźli na zewnętrzną Waculika, a Żagar no niestety spóźnił start, choć teraz Waculik świetnie przemknął przed nosem Wiesława Jagłusia, jest na drugim miejscu, ale Holder pokazuje, że w dzisiejszych zawodach na tym twardym i równym rzeszowskim torze bardzo szybko. Chris Holder na prowadzeniu i Martin Waculik tuż za nim, dwaj juniorzy przed Wiesławem Jagłusiem i Matejem Żagarem. No chyba mimo wszystko mało kto spodziewał się takiego rozstrzygnięcia. Holder przez moment oglądnął się, gdzie jest jego partner, gdzie jest Wiesław Jagłuś, a torunianin tymczasem atakuje Martina Waculika. Na razie bez powodzenia. Daleko już z tyłu jedzie Matej Żagar. A więc on także biegu otwierającego dzisiejsze zawody no, nie zaliczy do udanych. Holder, Waculik, Jagłuś i Żagar. Taka jest kolejność czwartego biegu meczu Marmy z Unibaxem. Po raz czwarty z kolei torunianie wygrywają 4-2 i w meczu prowadzą 16-8. Marma przegrywa już 8 punktami, a w 5 wyścigu w kasku niebieskim pojedzie Davy Watt, w czerwonym Dawid Stachyrat, oczywiście para gospodarzy. Hans Andersen to kask żółty i Robert Kościecha kask biały. Piąty bieg dnia i kto teraz najszybciej ze startu? Kościecha czy Łot? Niespodziewanie kapitan gospodarzy wystrzelił spod taśmy jak spod katapulty, ale Kościecha idzie szeroko po zewnętrznej, zostawił mu tam miejsce przy bandzie Łot, ale utrzymuje pierwsze miejsce. Stachyra jest trzeci, próbuje atakować Roberta Kościechę. Hans Andersen znów jedzie na czwartym miejscu, znów, bo w swoim pierwszym wyścigu także długo jechał czwarty, ostatecznie przywiózł jeden punkt, no ale teraz Kościecha atakiem przy krawężniku wyprzedza Dave'a Łota. Ten próbuje mu się zrewanżować i udaje mu się to na prostej przed trybunami. Łot przypilnował teraz krawężnika, ale niestety przy wyjściu z pierwszego wirażu znów wyniosło go nieco bardziej na zewnętrzną. Na szczęście nie wykorzystał tego Kościecha. Stachyra próbuje zbliżyć się do jadącego na drugiej pozycji Kościecha, ale na prostych jest wyraźnie wolniejszy od torunianina, no i musi uważać, co za jego plecami robi Hans Andersen, a ten czyha na najdrobniejszy błąd Dawida Stachyry. Davy Watt za moment będzie na linii mety, drugi Robert Kościecha, trzeci Dawid Stachyra, czwarty Hans Andersen. Wreszcie biegowe zwycięstwo gospodarzy w wyścigu piątym, 4-2 dla Marmy. Na rozpoczęcie szóstego wyścigu pod taśmą czekają już Martin Waculik i Matej Żagar. Waculik kask niebieski, Żagar czerwony. Za rywali mają Ryana Sullivana kask żółty i Karola Zumbika kask biały. Wyścig szósty już ruszył. Dobrze z czwartego pola Żagar, ale najszybciej zdecydowanie ze startu Ryan Sullivan. Żagar zaatakował przy wyjściu z pierwszego wirażu, ale obronił się Sullivan. Na trzeciej pozycji Martin Waculik zostawił za plecami Karola Zumbika. Na razie więc na remis. Sullivan miał delikatne kłopoty w pierwszym wirażu, ale nie stracił przewagi nad Matejem Żagarem. No, widać, że ten ostatni wyciągnął trochę wniosków z pierwszego nieudanego startu, kiedy przywiózł 0 punktów, był czwarty. Teraz po starcie no, próbował postraszyć Ryana Sullivana, który jednak udowadnia już po raz drugi, że dziś na rzeszowskim torze będzie bardzo szybki. Ryan Sullivan, Matej Żagar i Martin Waculik. Czwarty do mety szóstego wyścigu dociera Karol Zombik, a więc ten start na remis 3-3 i po sześciu startach 15-21. Jak widać, wnioski ze swoich pierwszych startów wyciągnęli Davy Watt i Matej Żagar. Ciekawe, czy
i ślady pójdzie Scott Nichols. On w wyścigu siódmym pojedzie w kasku czerwonym z pierwszego pola startowego. Partnerem Scotta w kasku niebieskim będzie Roman Poważny, a rywale to Wiesław Jaguś, kask żółty, który w swoim pierwszym starcie nie zachwycił. Zaledwie jeden punkt, no ale w parze z Jagusiem jedzie rewelacyjnie dziś na razie spisujący się Chris Holder. Dwa starty i dwa zwycięstwa. Ciekawe, czy Nichols, a może Poważny, znajdą receptę na juniora Unibaxu. Bieg siódmy już ruszył, no i Holder najszybciej zamknie wszystkich. Czy Nichols jednak fantastycznie wyszedł do przodu, ale Holder daleko po zewnętrznej, no objeżdża Scotta Nicholsa przed wejściem w drugi wiraż. Roman Poważny, no niespodziewanie dopiero czwarty. Liczyłem na lepszy start pana Romana. Niestety Scott Nichols w tym momencie traci drugie miejsce na rzecz Wiesława Jagusia. No i goście jadą po podwójne zwycięstwo. Chris Holder i Wiesław Jaguś na dwóch pierwszych miejscach w wyścigu siódmym. Scott Nichols po niezłym starcie, kiedy walczył o prowadzenie z Holderem, teraz dopiero trzeci, a Roman Poważny niestety na szarym końcu startu. Siódme starcie, Torunianie wygrywają, więc 5-1. I w meczu prowadzę już 10 punktami, 26-16. Wyścig ósmy to ważny start dla Mateja Żagara. On w kasku czerwonym z pierwszego pola jedzie jako joker, złota rezerwa taktyczna. Jego partnerem w kasku niebieskim Martin Waculik, a rywale Kościecha, kask biały i Andersen, kask żółty. Poszła taśma w górę. Dobrze ze startu Żagar, ale niespodziewanie Hans Andersen. No, chyba odnalazł formę w tym swoim trzecim dzisiejszym starcie. No i tymczasem mamy niebezpieczną sytuację na wejściu w drugi wiraż. Leży na torze Martin Waculik, leży także Robert Kościecha. Obydwu nic się na szczęście nie stało, już są na nogach. No ale my czekamy na decyzję sędziego. No i cóż, decyzja sędziego mogła być tylko jedna. Martin Waculik wykluczony z powtórki ósmego wyścigu, a więc Żagar jako joker i dwójka Torunian, Kościecha i Andersen. No i niestety Żagar przegrywa wyraźnie start z rywalami. Na prowadzeniu Hans Andersen, Robert Kościecha jedzie drugi, a Matej Żagar dopiero trzeci, już traci dobrych kilka metrów do prowadzącej dwójki. Chyba teraz można powiedzieć, że ta złota rezerwa taktyczna w wyścigu ósmym rzeszowianom po prostu nie wyszła. Najpierw upadek Martina Waculika, w powtórce przegrany start przez Mateja Żagara. No i na dystansie nie jest w stanie zbliżyć się nawet do Roberta Kościechy. Hans Andersen, który swoje dwa pierwsze wyścigi rozegrał no, nie najlepiej, zdobył w nich zaledwie jeden punkt, teraz melduje się na linii mety z trzema punktami. Kościecha jest tuż za nim, a Matej Żagar za trzecie miejsce zdobywa dwa oczka. Roman Poważny w kasku niebieskim i Scott Nichols w czerwonym. Za moment wezmą udział w biegu dziewiątym meczu Marmy z Unibaxem. Rywale to Karol Zombik, kask biały, i Ryan Sullivan, kask żółty. Scott Nichols czy Ryan Sullivan, a może do rywalizacji włączy się ktoś trzeci. Świetnie, spod taśmy ruszył niespodziewanie Karol Zombik, jadący w kasku białym. Sullivan daleko na zewnętrznej, dopiero ostatni. No to z pewnością niespodzianka tego wyścigu. Sullivan do tej pory dwa starty i dwa zwycięstwa. Karol Zombik tymczasem odpiera ataki Scotta Nicholsa, który jedzie drugi. Roman Poważny na trzecim miejscu. Karol Zombik i później dwójka zawodników Marmy. Scott Nichols i Roman Poważny, ale tam blisko
reprezentanta Marmy Ryan Sullivan. Tymczasem Scott Nichols naciska Karola Zombika i skutecznie wychodzi na pierwsze miejsce Anglik jeżdżący dla rzeszowskiego klubu. Scott Nichols zatem jedzie po 3 punkty. Zombik próbuje kontrować teraz w pierwszym wirażu, a tam no niestety Roman Poważny już nie dotrzymuje kroku Ryanowi Sullivanowi. Australijczyk jest trzeci. Scott Nichols jeszcze musi odpierać ataki Karola Zombika i jest minimalnie szybszy na linii mety reprezentant Marmy. 3-3 i w meczu 21-34 dla Unibaksu. Dawid Stachyra, kask czerwony, i Davey Watt, kask niebieski. Oni już gotowi do startu w wyścigu 10. Ich rywale Wiesław Jaguś, kask żółty, i Chris Holder, kask biały. No, ciekawe, czy w końcu ktoś znajdzie receptę na tego znakomitego juniora Unibaksu. Holder z pierwszego pola, bardzo szybki na starcie po zewnętrznej, ale za daleko chyba odszedł Davey Watt, choć może nabierze prędkości. Tam błąd Holdera przy wyjściu z pierwszego łuku, no i wykorzystał to Davey Watt. Śmiałem atakiem przy krawężniku, ale teraz znów szeroko po zewnętrznej. No, Dawid Stachyra na trzecim miejscu, musi jednak uważać na ataki Wiesława Jagusia. Stachyra otwiera ten atak, ale Jagusz teraz ścina do krawężnika, no i wyprzedza niestety rzeszowianina Watt. Później Holder, Jaguś i walczący z nim Dawid Stachyra. Na 3-3 układa się ten 10. wyścig. No ale Watt nie może być pewny swego. Tam Holder dwoi się i troi za jego plecami. Jaguś, no, wypracował sobie już kilkanaście metrów przewagi nad Stachyrą. Davey Watt po pierwszym kompletnie nieudanym starcie przywozi w 10. wyścigu 3 punkty. Za jego plecami jednak dwóch zawodników Unibaksu, Chris Holder i Wiesław Jaguś. Dawid Stachyra ostatnia, więc kolejny remis w tych zawodach i w meczu 24-37 dla Unibaksu. W wyścigu 11 jedna zmiana. Mateusz Szostek w kasku niebieskim za Romana Poważnego. Partnerem Szostka kask czerwony Matej Żagar. Rywale z Torunia Robert Kościecha kask biały i Ryan Sullivan kask żółty. Ten ostatni zdecydowanie najlepiej ze startu. Mateusz Szostek na drugim miejscu. Żagar napędził się po zewnętrznej. No i czy zdoła minąć Kościechę? Kościecha tymczasem przy krawężniku atakuje Szostka. No mało tam miejsca ma Żagar. No i teraz zablokował go Mateusz Szostek, który w tym momencie został wyprzedzony przez Roberta Kościechę. No nie najlepiej rzeszowianie rozegrali start w pierwszym wirażu i później walkę na całym pierwszym okrążeniu. Ryan Sullivan odjechał no niemal zaraz po starcie, no ale z Robertem Kościechą wydawało się, że przynajmniej Matej Żagar jest sobie w stanie poradzić. Teraz Słoweniec na trzecim miejscu zluzował Mateusza Szostka, no ale to nie zmienia nic rozkładu sił tego wyścigu w dalszym ciągu. Na 5-1 po podwójne zwycięstwo jadą Torunianie. Ryan Sullivan i Robert Kościecha. Matej Żagar będzie tylko trzeci, Mateusz Szostek dociera do mety na czwartej pozycji. Podwójne zwycięstwo Unibaksu i w tym momencie już 25-40 dla gości. Rzeszowianie już definitywnie stracili szansę na zwycięstwo w tym meczu, zatem popatrzmy spokojnie na końcowe biegi. Wyścig numer 12, Chris Holder, kask biały, Hans Andersen, kask żółty, kontra Martin Waculik, kask niebieski, Dawid Stachyra, kask czerwony. Hans Andersen znakomicie ze startu, dotrzymuje mu kroku Chris Holder. Dawid Stachyra, który zmienił motocykl, który przed tym biegiem, no, jest tylko trzeci. Martin Waculik na końcu stawki. Hans Andersen na prowadzeniu. Dwa jego pierwsze starty, no, nie ma napawały toruńskich kibiców optymizmem. Niewielka grupa sympatyków Unibaksu zjawiła się na tym meczu w Rzeszowie, no ale teraz Hans Andersen już nie zawodzi.
w parze z Chrisem Holderem w wyścigu 12. Pędzał do mety po 5 punktów, po podwójne zwycięstwo. Dobrych kilkanaście metrów za prowadzącą dwójką Dawid Stachyra i Martin Waculik. 5-1 dla Torunian w biegu 12. Po tym starcie prowadzą oni w Rzeszowie 47-26. Przed nami biegi nominowane dzisiejszego pojedynku. Wiesław Jakuś i Hans Andersen kontra Dawid Stachyra i Matej Żagar w wyścigu 14. Świetnie ze startu w kasku żółtym Wiesław Jakuś. Andersen no wepchnął się między dwójkę rzeszowian, między Stachyrę i Żagara. I wygląda na to, że te biegi nominowane także będą domeną Unibaxu. Wiesław Jakuś i Hans Andersen na dwóch pierwszych miejscach w wyścigu 14. Dawid Stachyra i Matej Żagar chyba muszą się zadowolić walką o ten jeden, jedyny punkcik w tym przedostatnim wyścigu dnia. Wiesław Jakuś na prowadzeniu, Hans Andersen jedzie drugi, Dawid Stachyra na trzecim miejscu i Matej Żagar zamyka stawkę 14. wyścig. Teraz Dawid spadł na czwarte miejsce, wyprzedził go Matej Żagar, ale już za moment linia mety, na której jako pierwsi meldują się dwaj Torunianie, Wiesław Jakuś i Hans Andersen. Po podwójnym zwycięstwie Unibaks prowadzi już 55-30. W ostatnim 15 wyścigu, który zakończy tę nierówną dziś rywalizację, pojadą ze strony Marmy Scott Nichols w kasku czerwonym i Davy Watt w niebieskim. Ich rywale to Kościecha, kask żółty, i Sullivan, kask biały. Świetnie ze startu Scott Nichols. Davy Watt po zewnętrznej, ale nie da rady Robertowi Kościesze. Nie dał rady też Sullivanowi, jest ostatni, choć wydawało się, że on będzie miał największą prędkość po wyjściu z pierwszego wirażu. Scott Nichols prowadzi, no i miejmy nadzieję, że tego prowadzenia nie odda już do końcowych metrów, ale za jego plecami na najdrobniejszy błąd czają się Kościecha i Sullivan. Watt próbuje tam zbliżyć się do jadącego na trzeciej pozycji rywala, ale nie jest w stanie zaatakować i przywieźć choćby jednego punktu w tym ostatnim 15 wyścigu. Wciąż na ostatnim miejscu Davy Watt, wciąż na pierwszym Scott Nichols, chociaż teraz minimalny błąd Anglika. Nie skończyło się to utratą prowadzenia, ale bardzo blisko jest Robert Kościecha. Atakuje po zewnętrznej Scotta Nicholsa i będzie walka do ostatnich metrów tego wyścigu. Scott Nichols obronił się przed atakami i Roberta Kościechy, i Ryana Sullivana. Czwarty do mety dotarł Davy Watt, więc w 15 starcie 3-3 i ostatecznie Marma w ostatnim meczu sezonu zasadniczego przegrywa z Unibaksem 33-50.